drodzy, dzisiaj witam was jak ciotka klotka. Ciotka z Miami, brzmi dobrze. Dzisiaj robimy tripa. Właśnie się ogarniamy, dziewczyny mają włosy. Ja właśnie byłam wczoraj, bo nie lubię jakoś rano się z nimi bawić. I jedziemy ponownie na lotnisko, tym razem, aby wypożyczyć autko. I czeka nas dość długa wyprawa, bo w sumie takie 4,5 godzinki w jedną stronę. Wstąpimy gdzieś po śniadanko, później zjemy sobie obiad. Fajnie, to będzie taki trip. Spoko, mieliśmy brać kabrioleta i byłam totalnie podjarana. No, byłam mega podjarana tym kabrio, wiecie, bez zachów, jestem kawiatr we włosach, tak gorąco, super fajnie. Bierzemy to auto na 3 dni, także ogólnie na dłuższy dystans nie wiem, czy by nam się tak dobrze sprawdził, a po drugie istotna sprawa jest taka, że nie wiem, czy byśmy zmieścili nasze bagaże, bo jest tam dość mało miejsca. Kurde, ja sobie krzywdę zrobię po prostu idąc, schodek. Kitek, co za chillerka. Nazywam go Kitek, moi drodzy. Hi, good morning! Hej! Hey, ciotka klotka melduje się z powrotem, zobaczmy co z tych włosów wyszło. Nie, czy one nadal są mokre? Kurde, są delikatnie wilgotne, więc się tak super nie zakręciły, ale dobra. Lepsze to niż nie. Dzisiaj mam taką różową sukieneczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólnie tutaj zaraz obok mamy kampera i tu mieszka taki miły pan, który oczywiście mówi po hiszpańsku i pokazał nam iguanę, także pokażę wam iguanę. Czy pan ją próbuje strącić? A iguany są o tam. Nie wiem. Tak, nie wiem. My w ogóle takie ucieszone. Ej, pan chyba nam chce dać kokosa. No. A pan iguana. Przynajmniej teraz wiemy, żeby zamykać drzwi od naszego mieszkania, gdy tutaj coś robimy na zewnątrz. No. Środka, klotka gotowa. To będzie przesada z tym różem. Będzie będę Miami Barbie. Moja czapka wygląda tak. Dobra, przegięcie. Słoneczko. Pięknie. Lecimy po autko. Moi drodzy, dzisiejsza pani od Ubera to totalnie mój vibe. Powinnam siedzieć za tą kierownicą. W ogóle jesteśmy dzisiaj tak kolorowa. Pięknie. A to prawda, no. Jezus. Tutaj jest bardzo dużo firm, które właśnie oferują wypożyczenie auta. My już to zrobiliśmy w Polsce, wpłaciliśmy jakąś zaliczkę i teraz idziemy je odebrać. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo zazwyczaj trzeba, wiecie, karty kredytowe. Ale mam nadzieję, że nasze pójdą. Wypożyczamy na 3 dni i ma kosztować nas to 2100. Możemy sobie wybrać auto, jedno z tych trzech, także spoko. Przyszła nam karta debetowa, także super fajnie. To jest vibe, wysiadacie z autka w Miami. Idziecie teraz po mrożoną kawkę, chyba do Starbucksa. W sensie tu jest właśnie dużo rzeczy w okolicy, bo chcemy po prostu gdzieś zjeść śniadanie. Ponieważ wczoraj się nie wyrobiliśmy i nie poszliśmy do Targetu, aby coś kupić na rano. A właśnie jedziemy, mamy teraz już godzinę 10. Dobra, ja sobie zamówiłam po prostu mrożoną kawkę w rozmiarze największym i zapłaciłam 5,80 dolarów. Decyzja padła, mamy kawkę, średnie jedzonko, więc idziemy do Taco Bell. Ja sobie teraz zamówiłam jakiś Doritos tacos, mam nadzieję, że się z panem zrozumiałam, sobie wziąłam z kurczakiem. Chcesz spróbować? Tak, ja chcę spróbować. To jest, moi drodzy, pięknego, no mi to bardzo pasuje dzisiaj. Jest to mocne. No właśnie, ja uwielbiam tak. Okej, okay. Zapamiętamy. Zapłaciłam teraz 4,80. Zobaczymy, jak ta porcja będzie wyglądała, bo wzięłam jedno. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Prezentuje się to tak. Ja wziąłam Doritos i jakby to jest jeden wielki Doritos. A to jest smak jak Doritos? Kurde. Jest super. Ej, ale dobre, serio. Tylko małe. Jezu, to tak brudne. Dobrze, że ufam swojej intuicji. Biorę to, co mi intuicja mówi, bo na razie jest okej. Okay. I to kosztowało niecałe 3 dolary? 2,79. Widzę, wiele bardziej. Jezu. Dobra, domówiłam sobie to, co miała Paulina i to kosztowało na polskie już 13,40. Więc to już jest o wiele lepsza opcja. Nie wiem, po co dziś ubierałam obcisłą sukienkę, gdzieś mamy fast foody same w planie. No ogólnie mamy taką wycieczkę rodziną, to są nasi rodzice. My jesteśmy młodszym rodzeństwem. Właśnie tak, też wcześniej gadałyśmy, że to tak wygląda. Mm-hmm. Tutaj rodzice, my takie siostry, które siedzą na tyłach. Tak. To jest szara wycieczka i będzie to miało. Przekaż Kasi, Basi, Asi. Ja bym mocy, gdybym gratulował sobie jak mogę. Rodzice! Juleczko, nie narzekaj, nie narzekaj, bo ci, zostawimy cię. Nie chciałam słuchawek, muszę słuchać muzyki rodziców. Też kiedyś było źle, też kiedyś było słabo, prawie nie znałem się z mamą. Mamo! Chłopaki, nie patrzą! Nie ma właśnie!
Dobra, mamy teraz przerwę na siku na Circle K. Także idziemy siku, już mamy naprawdę blisko do celu, ale powiem wam, że są przepiękne widoki, po prostu woda z jednej strony, woda z drugiej, dużo mostów, jest ślicznie i jest tak gorąco. Zmieniło się, dziś znają mnie, teraz już wiem, spełnił się sen. Jestem tu! Robię to, co chcę! Jesteśmy na przepięknej plaży. Przyjechaliśmy ogólnie na Key West. Właśnie jechaliśmy 4 godziny i jest to, już ładnie czytam, najbardziej wysunięty na południe punkt kontynentalny Stanów Zjednoczonych. W tej miejscowości sobie po prostu tak jeździmy, korzystając z samochodu i tam, gdzie nam się podoba, tam się zatrzymujemy. Teraz zauważyliśmy jakieś molo, także spacerek. Tutaj mamy nasz samochodzik. Oni w ogóle mają tak ładne rejestracje i każdy właśnie stan ma inną. Floryda ma takie oto pomarańczki. Ładne domki. Ładne, fajne domki. To jest gówno. O, sushi son. Ale tu jest ślicznie, przepiękne są te domki. Ej, jestem totalnie zakochana. Tu jest wszystko tak piękne, to jest tak klimatyczne. Aż sprawdzałam, gdzie nagrywali Outer Banks, ponieważ wygląda to bardzo podobnie. Zwłaszcza, że przede mną jest jeszcze ta wieżyczka, w której się ukrywali. Chociaż ja mam sobą pamięć, ale jakoś tak mi się po prostu kojarzy ten klimat. Ale tam to nagrywali w Karolinie Południowej. Key West to też miejsce, które dzieli tylko 170 km od Kuby, od stolicy Kuby. Wszystko ma taki vibe. I ta ilość zieleni wszędzie jest po prostu fenomenalna. Miami też właśnie, już wam mówiłam, jest tyle roślinności, że to jest coś pięknego. Po prostu ta natura tutaj jest niesamowita i gdyby w Warszawie było tyle palm na każdym kroku i tyle zieleni, to życie byłoby od razu piękniejsze. Tutaj na chwilę nam zaszło słoneczko, także bardzo przyjemnie się zrobiło i wiatr troszkę zawiał. Teraz zmierzamy do domu Hemingwaya. Wykupiliśmy sobie parking na 3 godzinki i to chyba kosztowało z $15. No i po prostu sobie będziemy tutaj spacerować. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Jeżeli chcecie iść dalej, to musicie oczywiście zapłacić. Dobra, moi drodzy, to jest jedno z najładniejszych miejsc. I'm sorry, już sobie nagrasz. Przepięknie to jest. Różowe, niebieskie, wszystkie. Przyszliśmy teraz na takie coś typu promenada, tu mamy wodę. Tu muzyczka. I teraz chillujemy, no i odpoczywamy. Cheers. Ale krzypisz tak, cheers. Jest bardzo smaczne. Nie, no dobre jest. Mega dobre. Dobre jest, no. W porządku. Dobra, tutaj jest absolutnie pięknie. No. Po prostu te domy, ta zieleń, no zachwycające. Teraz lecimy na zachód słońca. I to na tyle z informacji. Proszę, towarzysz też idzie z nami na zachód. No pięknie, ale nie krępuj się, idź sobie środkiem. Dobra, idziemy właśnie na naszą obiad, kolację i wybieramy się do Five Guys. Zawsze byłam tego ciekawa, w ogóle fajnie to wygląda wizualnie, także mam nadzieję, że będzie smaczne. Powiedziałam dosłownie smaczne w tym samym momencie. Taco Bell był naprawdę spoko. My z Pauliną sobie troszkę opiłyśmy zachód słońca, także idealnie nam sprawdzi jedzonko teraz. Powiem wam, że jestem w sumie całkiem w szoku, ponieważ ceny są naprawdę wysokie, ponieważ hamburger kosztuje ponad $10 na fast fooda. Ej, to jest naprawdę sporo. Pięknie. Mamy zamówienie z Five Guys. Cena za burgera. Wzięłam ogólnie z wszystkimi dodatkami, które były darmowe i to mnie zmyliło, bo okazało się, że wzięłam też z grzybami, których nie lubię, ale wyciągniemy je spokojnie. Plus shake, tutaj mamy, to za wszystko zapłaciłam $17, czyli 76 zł. Oh yeah. Próbujemy najpierw shake'a. Rzeczywiście bez szału. Tu mamy fryty, także próbujemy.
dobra. Smaczne, brzydkie, no. Ze skórką. No dobra. I teraz spróbujemy burgera z grzybami. Tak wygląda. W porządku. Jak na fast fooda. Dobry burger. Nie no, smaczne. Mi smakuje burger, no. Burger i frytki najlepsze. Są naprawdę dobre. To mega średnie. Chciałyśmy ogólnie truskawkowy, ale pan powiedział, że się skończył. Też mi się tak wydaje. Ja lubię shake truskawkowe w maku na przykład. Julia! O, Julia! Dobra, bardzo tak chciałaś to piosenkę. Tak. Na 3-4! Może jest razem! Rozy. Ola, zapraszamy żaróweczki! Jaszczemy! Dobrze! Podgramy sufit! Liczymy gwiazdy! Liczymy gwiazdy! Liczymy gwiazdy! Pijamy masło! Tak! Dobrze! Jak ja mówiłam, myślałam, animatora! Razem idziemy na animatora! Razem! Ola, dawaj! Się piło i mało się spało, tak zaczęła się wakacyjna przygoda. On był jeszcze młody i moje śliczne ty kochanie ostatniego dnia tych pamiętnych wakacji kochali się namiętnie w męskiej ubikacji. I dzień dobry, witam was w naszym trzecim pełnym dniu. Dzisiaj oddajemy nasz apartamencik. Teraz wam pokażę też, jak wyglądał, bo wam nie zrobiłam kurde room touru na samym początku. Wiecie, od razu wyszliśmy, żeby nie siedzieć w pokoju, tylko żeby zwiedzać, eksplorować teren. Także teraz jest tam dość bałagan, ale pokażę wam właśnie, się pakujemy. I teraz będziemy lecieć w różne takie miasteczka, które są koło nas. Tak się prezentowało nasze wejście. Mieliśmy taki stoliczek, gdzie się malowałyśmy. Dobra. Jak wchodzimy, co, jak co? Tu ale mamy... nie wzięłaś sangrii? Jak nie mogłaś? Gadaj. Jak no dobra, dobrze, że jesteś czujna. Dzień dobry! Witam w naszym usypionym na końcu już apartamencie. Także gdy wchodzimy, widzimy oto nasze łóżko, w którym miałyśmy upojne noce z Pauliną. Oh yes. To była walka o przetrwanie, walka o kołdrę, walka o wszystko. Ale później już było w porządku, już sobie poradziłam, także survival już jest włączony. Okno numer 1, okno numer 2, klimatyzacja, łóżko, które się rozsuwa na dwa łóżka. Za Pauliną łazienka. Zapraszam do łazienki. Spoko, ładnie. Ale tylko musimy tu jeszcze troszkę poogarniać te ręczniki i resztę. Mhm. Tutaj mamy takie pomieszczenie i to jest chyba takie po prostu pani, tu ma takie rzeczy do sprzątania. Grunt, że ładnie, schludnie, nie było za dużo miejsca, zwłaszcza jak się rozłożyło to łóżko. Ale my tu byliśmy tylko na noc. W ogóle nie widzieliśmy nawet właścicielki, bo to wszystko jest na kod, z którym mieliśmy bardzo duży problem na początku. Ja ogólnie nadal nie wiem, jaki to jest kod, bo w sumie nawet nie byłam tym zainteresowana za specjalnie. Idziemy do naszej kuchni. Tak się prezentuje nasza kuchnia. To są truskawki, które kupiłam i nie mogłam ich przejeść i każdy się śmieje, że powinnam z nimi wszędzie jeździć, nie wiem, no one już raczej nie są dobre. Mamy lodóweczkę, mikrofalę, moi drodzy, ekspres do kawy i ostatniego dnia dowiedzieliśmy się, że mamy też kawę, tego tu jest na kawa, herbata, dosłownie wszystko, tutaj też były, o, mieliśmy na przykład różne rzeczy do mycia. Co jest? No, totalnie to odkryliśmy teraz. Lodóweczka i tyle, moi drodzy, czego więcej nam potrzeba? Niczego, lecimy dalej. W sumie nawet nie wiem gdzie, gdzieś takie pobliskie miasteczka, będziemy eksplorować teren. Dziękujemy operatorowi. Woohoo! Także to koniec naszej przygody w Miami. Na razie, bo jeszcze tu wrócimy, to wam mogę zdradzić. A gdzie będziemy dalej, to zobaczycie, zobaczycie. Musicie oglądać te vlogi na bieżąco. Ogarniamy sobie jakieś takie rzeczy, niby trochę na śniadanie, ale wydaje mi się, że się zatrzymamy w Taco Bell, bo w sumie tam jest spoko opcja. Za 2 dolary jest taka spoko tortilka. Teraz się patrzę na oliwki, powiem wam, że takie maluteńkie opakowania oliwek, takie maluteńkie. Są za 5,30, także no dość sporo. Mój ukochany dział. Ja sobie właśnie wzięłam z Lucky Charms ten jogurcik, także już sobie spróbuję te płateczki, będą miały zaliczone. A teraz sobie wzięliśmy o takie, bo one też są dość popularne tutaj, a dodatkowo jeszcze mają pianki marshmallow. I jeszcze teraz zwrócimy naszą uwagę, bo są ultra słodkie, kolorowe, jakieś kwiatuszki. Na pewno bardzo sztuczne, jak większość rzeczy tutaj, ale jesteśmy na wakacjach, moi drodzy, okej? Okay? Powiem wam, że niektóre rzeczy są w ogóle tańsze. Także jest dobrze, coś się źle popatrzyłam. Zapłaćmy dzisiaj gotówką. Ale duży piesek, o kurde. Uwaga, moi drodzy, przerwa, ponieważ na aucie była Arizona. I liczyliśmy, że się surra, ale niestety, będę bohaterem. Arizonę trzeba ratować zawsze i wszędzie. Dobra, robimy, moi drodzy, haul z Targetu. Uwaga.
Arizona chce nas ewidentnie zabrać. Klasycznie zacznijmy już od tej Arizony. Kosztowała 85 centów. No Lucky Charms, jogurcik waniliowy, cudownie. On kosztował $1.60. Wziąłam oliweczki, klasycznie muszę spróbować tutaj oliwek. Są z papryką, także fajnie. I one kosztowały $1.60 też. No właśnie udało mi się znaleźć, bo inne były za 6, co wam jeszcze tu mówiłam, ale udało mi się znaleźć te najtańsze, więc wzięłam. Ogóry za $1.19 i one są takie pikantne. Mam nadzieję, że to są octowe. Kupiłyśmy sobie różne takie drineczki, które są po $1.30. To tego jestem najbardziej ciekawa, bo ja kocham rzeczy Flaming Hot i tutaj jest mieszanka, że tu są Cheetosy, Doritosy, Sun Chips i pretzle. Nie wiem i w ogóle wydawało mi się, że to będzie kosztowało... Jezu, ja mam problem z mówieniem. Kosztowało $3.99, także spoko. O, jednak nie ma łyżeczki. Zrobię sobie łyżeczkę ze sreberka. No i śniadanko, moi drodzy. Malinkę na czubeczek? O, tutaj, o proszę Państwa, mamy jeszcze witaminkę. Malineczkę. No pięknie. Jesteśmy na Hollywood Beach, ale to nie jest to Hollywood, to nie jest ta część Stanów. Aczkolwiek bardzo ładnie, tutaj mamy morze. Oh yeah, dowód. Ja już zrobiłam test oliwek, wybaczcie, że bez Was, ale są mega słone. Mi to pasuje, ale są naprawdę mega słone, trochę, nie wiem jak smakują siki, ale bym powiedziała, że jak sik. No nie mówi się, tak, że słone jak sik. No tak, tak, to się z tym jest. Oliwki na plaży, coś pięknego. Nie wiem, czy cokolwiek widać, ale próbujemy, kurde. Próbujemy ostre ogórki. Cheers. Trzymajcie. Dobre. Ja lubię ogórki. Bardzo ja dobre. Spróbować. Tylko są pikantne. Pikantne. No teraz mieszanka kolejnych ostrych rzeczy. O Boże. Sorry, Paulina. Uwielbiam. Przyjechaliśmy właśnie na stację i są tam rozkminy, jakim paliwem mamy zatankować, także przekażę Wam, jak to wszystko kosztowo wyglądało. Ja ogólnie jestem cała po prostu z piachu, wygląda to wszystko porozpinane, mam taki peeling, bo ten piasek po prostu nie chce zejść, próbowałyśmy brać prysznic. Drogę... Tak, jest pięknie, pięknie. Jako jedyna po prostu nie mam ręcznika, także leżałam na plaży i jestem cała z piachu. To nie jest trochę miłe, bo palona skóra i peeling, okej. Ale to nic, jest super, kochamy nasze życie. Jedziemy na stację, ja bym sobie jakieś zimne picie jeszcze dokupiła, ponieważ teraz mieliśmy jakoś 3 godziny drogi do kolejnego miejsca, do Cocoa Beach, jakkolwiek to się wymawia. Na pewno, nie? I zaspoileruję Wam już, że tutaj miała siedzieć niesamowita rzecz i wzięliśmy ten nocleg stricte pod to, że o godzinie 2 w nocy miała być rakieta NASA puszczana w kosmos. Ale niestety no opóźniła się, przełożyli ją na kolejny dzień, a specjalnie tak dostosowaliśmy plan. Oczywiście braliśmy pod uwagę, że ona się może zmienić, ale still mamy fajny hotel z basenem, co prawda przyjedziemy tam na zachód słońca, ale może uda nam się z czegoś skorzystać, jest przy samej plaży i mamy tam tylko jedną nockę, ponieważ później lecimy dalej, ale to już zobaczycie później. Teraz jesteśmy w 7-Eleven i idziemy zobaczyć coś ciekawego. O, takis jeszcze trzeba spróbować. Takis to już są takie pikantne, takie już nie no, dla ciebie, to myślę. Nie dla mnie, totalnie nie dla mnie. Taka wielka, masz latarkę? No wiem, wielkaśna, no. Wielkaśna, no i taka, nie wiem, śmieszna. Patrzcie, ile tu jest w ogóle maszyn. Te kubki też są po prostu gigantyczne. Tutaj Paulina mówiła, że po drugiej stronie się robi hot dogi, bo tutaj widzę, że kawki możecie sobie porobić. Fajnie, fajnie. O Jezus, taki w ogóle w takiej formie. Popcorn. Na czosy. No, no. A tak, a tu masz jeszcze dodatki, stara. Ej, sobie moglibyśmy sobie wziąć takie na czosy jedne, co? Teraz, żeby przegryźć. No musimy ogarnąć, jak to, czy to przy kasie może się kupuje, a to się robi własnoręcznie. Mamy taki napój, bo Paulina wzięła, jest smaczny, także króli doświadczalny, lecimy. To czerwony ja bym wzięła na twoim miejscu, to może być dobre. To tu masz jeszcze żółte Mountain Dew. Polałaś. Boże, ale nieudolne. A ja miałam to samo, więc... Dobra.
spróbuję sobie z tym poradzić. Mama! Tak 3,40 chyba to jest. No to, no, no dobra, no to tak mniej więcej 3,40, także mega dobra cena. Patrzę za to, że mogłyśmy sobie dobrać dodatki, jakie tylko chcemy, sosy, jakie chcemy, także super. Tak jak słyszeliście, bo chciałam powiedzieć dosłownie to samo do mojego vloga, ale jeszcze tutaj byłam, nie mówiłam, bo mi się w ogóle już karta jedna zapełniła, także ja nie wiem, ile to nagrywam, ale okej. Mamy takie napoje, które są ogólnie naprawdę mega smaczne i kosztowało to 1 dolara, także mega fajna. I tak jak Paulina mówiła, tu mamy naczoski i sobie mogliśmy dodać, jaką chcemy salsę, jakie chcemy dodatki, jakieś parmezany do sypania, także bardzo fajnie, dobra, fajnie. Drogą. O, właśnie ja jeszcze nie spróbowałam. Dobra, najpierw robimy z salsą. 45 litrów cały bag kosztował nas 180 zł. Powtarzam, 180 zł. Dziękuję. To jest mega mało. Dzisiaj wyszliśmy sobie na pizzę, ja wzięłam taką klasyczną 10 cali pepperoni. Także tutaj są właśnie, będą czekać teraz, aby pójść tam do wieczoru. Jedzenie z influencerami, część kolejna, jak zawsze. Mamy pizzunię. Wzięłam średnią i kosztowała ona 10 dolarów. Dobra. Dobra, ja uważam, no. Ciasto. Dobra, no. Ciasto bardzo chrupiące, dobre. Tak. Ogólnie my mamy jakieś dziwne, przyszli do tego motelu, więc może wszechświat o nas dba, ponieważ przyjechaliśmy, w ogóle to dziwnie wygląda. Patrzyliśmy się na Olę, żeby nic jej się tam nie stało i nie mamy rezerwacji. Także zostaliśmy na razie bez noclegu, ponieważ nam usunęli, bo Oli karta nie przeszła. Bo mi zablokował tą płatność, no. Więc przyjechaliśmy tu i nie mamy wcale tego. Wiecie co, dobrze, że ta rakieta dzisiaj jednak nie leci. Ale to na chwilę, zaraz coś ogarnie. Tak, tak. Czyli widzicie, może coś było na rzeczy, o naszych rozmowach, o tym motelu i tak miało być, żebyśmy tu nie spali. Wierzę w wszechświat, ja. Proszę, zapraszam, w moim apartamencie przy samej plaży znaleźliśmy, jest dosłownie budynek obok, także okej. Test materaca, uwaga. O kurde, ale miękki materac! Strasznie miękki materac, weź się tak rzuć, no. Ej, no, ale w ogóle tu mają jakieś miękkie materace. No, bardzo mają. Serio? Ale dobra, no mamy bardzo duże łoże, tutaj mamy ananaska, tutaj mamy nawet kuchnię. Kupiłam w ogóle nam miski, ponieważ mamy płatki, mamy mleko, to będzie nasze jutrzejsze śniadanie. Typowe amerykańskie, moje wymarzone. Mamy mikrofale, mamy telewizor, w ogóle taka cała zabudowa. Żelazko. A to co się stało? O Boże! Wywaliło się prawie. O Jezus, Paulina! Tutaj właśnie separacja małżeńska, tak się prezentuje, o. I taką mamy łazienkę, typowa amerykańska niska wanna. Tak, prawda. To strasznie dziwny wyjazd.